Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do subskrybowania kanału C-Kultura. Zapraszamy również do odwiedzenia strony wydawnictwa kapitalbook.pl. Imperium dobrych książek! O wielości cywilizacji Felix Koneczny Cywilizacja a religia Buddyzm na bramińskim tle zjawia się w połowie VI wieku przed Chrystusem Gotama Budda, książę jednego z ludów w północno-wschodnich Indiach. Był długo uczniem braminów. Opuścił stanowisko i rodzinę. Stał się sannyasą i przewędrował znaczną część Indii. Nauka jego nie stanowiła przewrotu w metafizyce braminizmu. Zachował oba główne dogmaty bramińskie: życie traktowane jako zło i wędrówkę dusz. Różni się od braminizmu tym, że nie zajmuje się kwestią prapoczątku rzeczy. Nie dba o Boga czy Bogów i nie uznaje nieśmiertelności duszy. Wiara w duszę w ogóle została w czystym buddyzmie wcześniej potępiona jako herezja indywidualności. Nie uznaje też czysty buddyzm skuteczności modlitw. Wszystko to nie wywołałoby w Azji przewrotu religijnego. Różnica w praktyce życia zbiorowego zasadnicza polega na tym, że Budda obalał zasadę bramińskiej etyki, jakoby zwycięstwa duchowe dawały się osiągnąć jedynie przez wyrzeczenia cielesne. Nie przypisuje też buddyzm żadnego znaczenia kastom. Nie wypełnia życia pokutami, znosi nawet ofiary. Tak przynajmniej nauczał książę Sakija gotama Buddha. Do usunięcia zła nie zmierza ani braminizm, ani buddyzm. Ciągła wędrówka duszy, wędrówka osobnika człowieczego, Zmuszonego przybierać coraz nowe ciało i żyć, więc cierpieć, na nowo bez końca, toć nieustannie czynny kołowrot pragnień i trosk w pogoni za nieistniejącym szczęściem. O rodzaju ponownego wcielenia rozstrzyga karma, to jest obliczenie moralnych plusów i minusów poprzedniego żywota. Wędrówka duszy będzie trwała dopóty, dopóki dojdzie się do doskonałości moralnej, a która polega na całkowitym zniweczeniu w sobie wszelkiego przywiązania do bytu. Na ten czas karma tego osobnika zostaje wyczerpana i nie wytwarza się już nowa. Nastaje stan zbożny nirwany, która towarzyszy ostatniemu żywotowi człowieka doskonałego. Jest to bezgrzeszny, spokojny stan ducha. Można osiągnąć ten cel stosunkowo szybko, ale może to też trwać lat tysiące. O zbliżeniu się do Nirwany lub też oddaleniu się od niej rozstrzyga stopień moralności ostatniej karmy. Gotama Buddha przeciwstawił się braminizmowi decydująco tym, iż utworzył moralność. Prawy buddysta musi być człowiekiem dobrym i odnosić zwycięstwa nad sobą samym. Nie wolno buddyście zrzucać z siebie obowiązków. Przykład samego Sakyamuni, oparty jeszcze na braminizmie, nie ostał się wobec moralności przez niego samego następnie głoszonej. Ale najbardziej znamienną cechą buddyzmu stał się zakon żebrzący. W którym od początku nie uznawało się kast. Żebranie i ciągła wędrówka są obowiązkowe. Mnichów obowiązują jeszcze nadto specjalne przepisy moralne. W żebractwie buddyjskiego zakonu nie chodzi jednak o uczczenie ubóstwa, lecz o to, że żebrak nie dąży do niczego w życiu zewnętrznym, właściwie nie posiada zgoła tego życia. Nie może się tedy do czegoś przywiązywać. A stan taki zbliżony jest do doskonałości nirwany. Stan taki jest kompletnie acywilizacyjny. Czysty buddyzm pozostał obojętny wobec pięciu kategorii życia. Kwinkunks człowieczy ma u niego znaczenie zła. Buddyzm sam nie może wytwarzać żadnej cywilizacji. Niczego nie buduje, bo mu nie wolno pragnąć niczego. Kultura czynu wykluczona. Doskonalenie polega na zaniku kategorii życia. Dla ogółu zawiera buddyzm tylko pięć przepisów: nie zabijać, także zwierząt, nie kraść, nie kłamać, nie upijać się i zachować czystość. Tylko dla mnichów są dalsze przepisy. Prawo sakralne nie istnieje. Czysty buddyzm nie ma w sobie w ogóle nic sakralnego. Pomimo wszystko, mógł był buddyzm wytworzyć własną cywilizację w Indiach, gdyby obstawał twardo przy zniesieniu kastowości. Dzięki temu szerzył się szybko w Indiach, lecz w pewnym czasie pogodził się z kastami. Dzieje buddyzmu w Indiach obejmują całe tysiąclecie, od V wieku przed Chrystusem do VII wieku po Chrystusie. Gdy pogodził się z kastowością, poszły zatem szczerby inne – i począł się na nowo upodabniać do braminizmu. Przestał być czynnikiem fermentu, przestał działać w Indiach historycznie twórczo. Przestawszy reformować, stawał się Indiom niepotrzebny. Do kastowości nadawał się lepiej braminizm i kastom lepiej z braminizmem. Około początku ery chrześcijańskiej Indie podzielone były na nowo między obie religie. Od VII wieku zaczyna się ponowna przewaga braminizmu, aż wreszcie buddyzm zniknął z Indii zupełnie. Jeszcze w XI wieku niektórzy władcy indyjscy popierali buddyzm, ale w wieku XII, gdy muzułmanie zdobyli Kaszmir, nie było w Indiach już niemal całkiem buddystów, ale braminizm utrzymał się nawet wobec islamu. Wytępiony w ojczyźnie, stawał się natomiast buddyzm religią uniwersalną. Od V wieku zaczęła się ekspansja na Ceylon, stamtąd do Birmy, Syjamu, na Jawę, dalej na Sumatrę, wzdłuż drogi prowadzącej z Indii przez wschodni Turkiestan poza przednóża Himalajskie i z drugiej strony do Chin, gdzie buddyzm stawał się religią państwową już w IV wieku po Chrystusie. Równocześnie przyjmowała buddyzm Korea. W roku 552 wkracza do Japonii. Wnet przedziera się po tamtej stronie przez Himalaję, zdobywa Nepal i Tybet. Ale co to za buddyzm? Szerzył się kompromisami i to coraz cięższymi, aż skończyło się na tym, że dla mas wyznawców powstały całe mitologie, że pod pozorem buddyzmu czci się siły przyrody. Oddaje cześć złym duchom, uprawia się czarnoksięstwo, zamawiania i zaklęcia. Kompromisy wdarły się nawet do zakonu. To też buddyzm prawy, buddyzm Gotamy Buddy, jest niemal bez wyznawców. Niektóre sekty wypierają się nawet genetycznego z nim związku. Na przykład politeistyczny. Także w Chinach zmienił się buddyzm tak dalece. Iż uczeni długo nie uważali tego za buddyzm, lecz za odrębną religię. A więc buddyzm buddyzmowi nierówny. Istnieje mnogość buddyzmów. Za najprawowitszy buddyzm chce uchodzić lamaizm, którego cechą charakterystyczną jest przerost zakonu urządzonego z jawnym pogwałceniem buddyzmu hierarchicznie, a w Tybecie sprawującego rządy teokratyczne. Sakralność rozrosła się w lamaizmie tak dalece, iż zakrywa sobą po prostu całe życie, którego nawet niełatwo się tam dopatrzeć poza sakralnością. Pośród ludów o niższym szczeblu cywilizacji zmienił się zakon w karykaturę. Mongolscy na przykład dzielą się na dwa obrządki, żółtych i czerwonych, przy czym czerwoni nie uważają celibatu za warunek swego stanu. A w Nepalu do czci oddawanej Bogu siwie należy system tantra: wstrętny, ohydny, nędzny co do formy, wstrętny i niegodziwy co do treści. W tych krajach buddyzm nie podniósł bynajmniej stanu cywilizacji. Buddyzm przystosował się do wszelkiej cywilizacji, jaką gdzie zastał, choćby na szczeblu najniższym. Możebny jest wśród kastowości i także bez kast. A więc przy diametralnie przeciwnych metodach życia zbiorowego widocznie sam żadnej metody w sobie nie zawiera. Możliwe są w buddyzmie rozmaite cywilizacje. Dostosowuje się do cywilizacji napotkanej na swej drodze. Taki buddyzm, jaka gdzie cywilizacja, nie cywilizacje stosują się do buddyzmu, lecz on do nich. Teoretycznie nie mieści w sobie pod względem cywilizacyjnym nic a w praktyce wszystko. Osnowa religijna buddyzmu jest tak wątła, wręcz nikła, iż wymaga podparcia, uzupełnienia przez inne wierzenia, a żeby stać się religią pozytywną. Uzupełnienia owe nadają dopiero wyznawcom buddyzmu organizację i wytwarzają podłoże cywilizacyjne. Często zaś gotowe skąd inną podłoże przejmują. Jakby zwierzchnią szatę buddystyczną. Odpowiednio do miejscowej cywilizacji. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie fragmentu o wielości cywilizacji autorstwa Feliksa Konecznego. Dzieło mogą Państwo nabyć na stronie wydawnictwa capitalbook.pl. Imperium dobrych książek. Linki znajdą Państwo w opisie. Będziemy również wdzięczni za subskrypcję kanału Cykultura.